Bardzo miło mi, że jest Pan moim gościem. To dla mnie wielki zaszczyt. Ja bym chciał zacząć od tematu, który prawdopodobnie już przebrzmiał, ale dla mnie jest wciąż bardzo interesujący. Jak się Pan czuje w roli mema internetowego? Albo jak się Pan poczuł? Poczułem, tak, bo już chyba przestałem być memem internetowym. Memy internetowe mają to do siebie, że mają krótką datę przydatności do spożycia. Szybko się dezaktualizują. Ale wtedy, kiedy byłem memem internetowym, to nawet zrobiłem wrażenie na własnych dzieciach, co jest bardzo trudne tak naprawdę. Moje dziecko do mnie przyszło i mówi: tato, jesteś w internecie. Natomiast na poważnie mówiąc, no to była sytuacja dla mnie, jakby to powiedzieć, taka schizofreniczna, dlatego że z jednej strony to nagle zaczęto mnie atakować. Znaczy ja byłem obiektem takiego jakby masowego ataku, nie da się tego inaczej nazwać, w każdym razie zainteresowania, często niezdrowego. A z drugiej strony dla mnie to było fascynujące, to znaczy patrzenie na to, że nagle kwestie językowe, językoznawcze w gruncie rzeczy wywołują takie emocje jak kwestie polityczne albo religijne, bo w tym kraju, jak wiadomo, to są to takie dwa tematy, które potrafią rozgrzać do czerwoności. Wydaje mi się, że w całym tym zamieszaniu chodziło o to, że chyba wielu z nas bawi poważne i poprawnościowe podejście do języka. Nie wiem, czy to jest konkretnie poprawność, bo mnie się zdaje, że poprawność to jest kwestia gramatyki, zasad jakichś takich, a z drugiej strony jest coś, co bym nazwał, ja wiem, stosownością na przykład i adekwatnością. I to już są takie kwestie, które są poza gramatyką, są bardziej przedmiotem zainteresowania retoryki. Myślę, że tutaj chodzi o co innego. To, co mnie wkurzyło wówczas i nadal mnie wkurza, to jest chyba jedyna rzecz, która odróżnia współczesną komunikację od tej komunikacji starożytnej, bo tak naprawdę jak się przyjrzeć podręcznikom do retoryki starożytnym, to one nie straciły na aktualności. Znaczy jest taka jedna sfera, która jest w tej chwili o wiele lepiej rozwinięta i to jest tak zwany body language, czyli język ciała. Świadomości tego języka, a właściwie jego naturalności nie mieli starożytni, to znaczy uważali, że język ciała powinien się ograniczać do udrapowania togi na właściwym udzie. Natomiast nie myślę, że to było związane z brakiem takiej wiedzy psychologicznej. Natomiast druga rzecz, która nas odróżnia i to w sposób negatywny, to jest kwestia anonimowości. To znaczy komunikacja zaczyna tracić twarz. I tak naprawdę twarzą internetu, na czym ja boleję, nie ukrywam, stała się ta maska grupy Anonymous. Czyli anonimowość stała się swego rodzaju emblematem. To, co robią, wyprawiają ludzie na forach internetowych, no niestety szczególnie w ojczyźnie naszej, to jest przecież coś, na co pozwala anonimowość. Żaden z tych ludzi, podejrzewam, nie byłby w stanie powiedzieć drugiemu człowiekowi twarzą w twarz takich rzeczy, jak mówi, na co sobie pozwala właśnie, jeżeli założy maskę takiego anonimusa i nazwie się, nie wiem, Buziaczek 37, dajmy na. Często zapominamy o tym, jak ważny jest język w tak zwanej karierze, ale też w ogóle w życiu. To znaczy, ile my dzięki swojemu językowi możemy zyskać, ile możemy wygrać od życia osobistego, erotycznego wręcz, po jakąś karierę zawodową. To jest szalenie istotne. Świadomość, może nie nadmierna, nie przesadna świadomość językowa, ale jednak świadomość własnego języka jest fundamentalna. Czyli nie o to chodzi, żeby wiedzieć, co to jest zeugma prosta i kiedy się nią posługiwać, bo to trochę tak jak z tą stonogą, co jak zacznie sobie liczyć nogi, to przestanie gdziekolwiek iść, ale chodzi o to, żeby jednak mieć jakąś świadomość, że język jest taką materią, którą można jakoś modelować i którą można i za pomocą której można wiele zdziałać. Dobra, dziękuję za tę rozmowę na temat języka. Ja bym chciał teraz porozmawiać chwileczkę o wydanej ostatnio przez Pana do spółki z Anetą Załazińską książki Co Ty Mówisz?
Tak, to jest książka, która się reklamuje jako poradnik retoryki dla dzieci, tak? Mhm. Która ma nauczyć dzieci, jak rozmawiać z nauczycielem, jak rozmawiać z rodzicami. Natomiast moje wrażenie jest takie, że pan chce nauczyć rodziców dzieci dobrze mówić, a nie same dzieci. Myśmy napisali dwie książki o retoryce praktycznie rozumianej, takie właśnie podręczniki czy poradniki retoryczne dla dorosłych. I zastanawialiśmy się, czy się to da powiedzieć do dzieci, bo w końcu mówi się, że polska szkoła nie uczy w ogóle retoryki, a przecież amerykańskie dzieci już w przedszkolu mają takie ćwiczenia typu make your point, prawda? Czyli trzeba jakieś zająć stanowisko wobec jakiegoś problemu i uzasadnić dlaczego. Czyli takie właściwie podstawowe ćwiczenia retoryczne już się wykonuje, a polskie dzieci tego nie mają. No dlaczego nie mają? No może dlatego nie mają, że nie ma jakichś właśnie materiałów do tego, może by im tego dostarczyć. Ja nie bardzo umiem opowiadać historię. To nie jest moja branża. Natomiast bardzo lubię i zawsze lubiłem budować dziwne konstrukcje z klocków Lego na przykład. I do książek mam takie podejście, być może teraz się obnażam i pan mnie psychoanalizuje i powie, że to jest jakaś tam nerwica. Pojęcie na ten temat. Albo o to bardzo dobrze. To mianowicie, że ja najpierw sobie wymyślam strukturę książki, na przykład, a potem ją wypełniam bardzo precyzyjnie i bardzo się tego trzymam do tego stopnia, że nawet ilość stron sobie tam zaznaczam, gdzieś wyznaczam w tym wszystkim. Wszystkie książki, które pisałem, nie wyobrażam sobie, żebym siadł i pisał, to znaczy najpierw muszę sobie stworzyć tę jakąś taką pustą strukturę, którą później wypełnię. Więc to mnie bawi najbardziej. Robienie pustych struktur. Czym konkretnie w tym momencie, na czym konkretnie teraz trwają prace w Fundacji imienia Wisławy Szymborskiej? Lekka korekta. To nie jest Fundacja imienia, tylko to jest Fundacja Wisławy Szymborskiej, ponieważ sama Wisława Szymborska ją założyła. Dobra, dziękuję. I tak naprawdę zbliża się 16 listopada. Szybkimi krokami i 16 listopada w Krakowie odbędzie się gala, na której zostanie wręczona nagroda imienia Wisławy Szymborskiej. Pierwsza nagroda, nagroda poetycka, międzynarodowa, aczkolwiek wszyscy nominowani są akurat w tym roku z Polski, więc nie trafi za granicę. Czy ja mogę zadać pytanie o ilość nominowanych krakowskich poetów? Chciałbym, żeby ten program wywołał jakieś spekulacje chociaż. To znaczy, ja nie wiem, co to jest krakowski poeta, bo to teraz pytanie, czy się urodził w Krakowie, czy związany z Krakowem. Dajmy na to, że mieszka tu jest i żyje. Jest jeden, ale to mieszka pod Krakowem. Drugi poeta, można powiedzieć, że jest poetą krakowskim. To jest jakaś taka skromna, ale jednak reprezentacja. Tak się złożyło, że kilka lat temu, we wrześniu, byłem w Nowym Jorku. To była akurat rocznica 11 września, któraś tam. Nie odważyłem się iść na obchody tego, na ten Ground Zero, ale włączyłem telewizor i usłyszałem, że wielu było mówców, że cytują wyłącznie polskich poetów. I okazało się później, ktoś, kto faktycznie zrobił nasłuch całej tej uroczystości, że cytowano tego dnia wyłącznie poezję Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza i Adama Zagajewskiego. W obcym kraju, przy okazji jednak, można powiedzieć, takiej uroczystości szalenie amerykańskiej, oni uważali, że właśnie polska poezja nadaje się do tego, żeby skomentować, żeby coś powiedzieć, może jakąś formę otuchy, a może formę właśnie po prostu wyrazu dać uczuciom. I to było dla mnie przejmujące, muszę powiedzieć. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję była bardzo piękna płyta. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo.